Witam serdecznie. Jak tu się dobry wieczór. Spotykamy się przy okazji rozdania Nagród Polskiej Krytyki Filmowej Złotych Taśm. Jaki jest pański stosunek do naszych krytyków? Czy lubi pan czytać recenzje? Czyta pan recenzje własnych filmów? Kurczę, żeby mnie pani wczoraj o to zapytała, albo za trzy dni. Znaczy, prawda jest taka, że rzadko czytam recenzje filmów, a na pewno nie czytam swoich. No cóż, ta nagroda jest fajna, bo jest pierwszą moją nagrodą, jaką dostałem od krytyków. W ogóle z tymi nagrodami, może już zamknijmy, to jest tak, że fajnie, że one się pojawiają, zwłaszcza w takich projektach niszowych, takich, które nie są nastawione na zarabianie pieniędzy, tylko i wyłącznie, więc myślę sobie, że od czasu do czasu, jak się trafi jakaś nagroda, czy to jest Orzeł, czy to są Złote Taśmy, czy coś w Gdyni, czy może za granicą, to dla takiego filmu jest dobrze. Dom Zły, jak zauważyłam w moim pokoleniu, pokoleniu 30-latków robi furorę. Czy wie pan może, jak wygląda odbiór tego filmu u osób, które żyją trochę dłużej i mają większe doświadczenie w życiu w PRL-u? Po pierwsze, ten nasz Dom Zły to jest taki film, który wywołuje skrajne reakcje. Mało jest tego środka, albo się komuś, albo ktoś to odrzuca, albo to akceptuje. Celowo mówię, że nie podoba, bo to nie jest film do podobania, tak? I myślę sobie, że mamy stosunkowo dużą, tak intuicja mi podpowiada, bo ja tego nie mierzyłem, że mamy stosunkowo dużą ilość tych przychylnych widzów starszych. Z racji tego, że to pamiętają, że może też oni inaczej to odbierają, nie wiem, może bardziej poważnie, nie mam pojęcia. Spotkałam się z zarzutami wobec filmu, na pewno pan również, że jest to film szary, brudny, brzydki. Ale nawet ja, z tego co pamiętam, jak pamiętam lata PRL, był to okres dosyć szary i właśnie taki mało wypełniony jakimiś barwami. Czy sądzi pan, że ludzie tak szybko zapomnieli o tym, jak wyglądały te czasy i tak szybko stanowią one dla nich egzotykę? Ja myślę sobie, że pod tym zarzutem kryje się tak naprawdę to, czy reżyser Smarzowski lubi ludzi, bo nie ma w naszym filmie takiego jasnego rozwiązania pozytywnego, które by pozwoliło wypuścić to powietrze i normalnie pójść tam na kawę po kinie i potem na kolację i rano zacząć robotę, nie? Jest troszkę inaczej. Zrobiłem ten film dlatego, że się w tym PRL urodziłem i tam się wychowałem. I tak sobie myślę, chodziłem do szkoły na przykład i każdego dnia miałem zawsze pijaka, który spał na przystanku, a no tych pijaków było mnóstwo. Nigdy na nich nie zwróciłem uwagi. To był standard. Ale teraz jednak coś tam w tej mojej łebie to nie zostało, bo jakby też o tym opowiadam. No tak myślę, że to wróciło i potrzebowało gdzieś tam znaleźć ujście. Wydaje mi się, że jest to film też w pewnym stopniu komediowy. Znaczy, zawiera na pewno upiorne elementy humorystyczne. Chciałam zapytać o postaci pozorantów, niejakiej Pokrywkowej. Skąd wziął pan aktorów, którzy odtwarzali te role? Bardzo lubię zderzać rzeczy takie tragiczne, dramatyczne z komediowymi, bo myślę, że takie jest życie. Próbowałem tak rozłożyć te akcenty, żeby na początku filmu było więcej tych akcentów komediowych, a później stopniowo się pozbyć i żeby zatrzeć tą granicę, kiedy już przestajemy się śmiać. Dla mnie śmieszne jest to, że listonosz pcha się bez kolejki po wódkę, no bo jest na służbie. Czytałem akta policyjne różnych spraw. I wiem, że tacy pozoranci mogą być. No i wymyśliłem sobie takie dwie postacie. Tak naprawdę chyba tego, który grał pana Pokrywkę, no to można zobaczyć u mnie w Weselu, prawda, w tym pierwszym filmie doznałem. A pani Pokrywkowa, początkowo to miała być inna aktorka, ale na planie było bardzo zimno i musieliśmy szybko zareagować. Magda Schwarzbart przez weekend znalazła Anię i to bardzo dobrze się chyba też przełożyło na film. Film jest cały czas w kinach, cały czas powiększa się jego widownia. W tej chwili ponad 200 tysięcy ludzi wybrało się na pański film. Jak pan sądzi, dlaczego właśnie widzowie wciąż chcą go zobaczyć? Ja lubię takie opowieści, sam lubię takie oglądać i takie chciałbym konstruować, które mają parę warstw. Nie wszystko można zauważyć za jednym razem. Niektóre rzeczy trzeba sobie tam może dopowiedzieć. I te filmy, które ja lubię oglądać, to są właśnie takie historie, na przykład jakbym miał opowiedzieć Ojca Chrzestnego, historię Ojca Chrzestnego, to bym nie potrafił, chociaż widziałem ten film wiele razy, ale pamiętam detale, klimat,
sytuację i cały czas, jeżeli znowu sobie obejrzę ten film, on będzie mi sprawiał przyjemność. Chciałam zapytać o pracę scenografa na planie, ponieważ jest ona doskonała, znakomicie oddaje klimat epoki. Marek Zawierucha ma zespół ludzi, to jest bardzo ważne, że tą scenografię oni robią po prostu tak całościowo. No i to jest ich wrażliwość po prostu, ich umiejętność do obserwowania, szperania, grzebania oraz, co jest bardzo istotne, że oni te elementy scenografii podsuwają tak, żeby można je było wykorzystać dramaturgicznie, żeby one nie były tylko takim gadżetem, tylko żeby po prostu one żyły razem z historią filmu. Chciałam zapytać o rolę samochodów w pańskich filmach. Tak jak w Domu Złym jest to Polonez, tak w Weselu mieliśmy też samochód, który odegrał dużą rolę. Czy jest pan pasjonatem motoryzacji, czy może... Nie, kompletnie. Jeszcze byle czym. Ale chodzi mi o to, że samochód to jest taki symbol tego mieszczaństwa, tego co się można dorobić, prawda? Po samochodzie widać, ile się ma w portfelu. No i to, a ponieważ ja o takich wartościach opowiadam, bo takim braku wartości, więc wykorzystuję. Słyszałam, że chce pan zekranizować Toksymię. Myśli pan nad ekranizacją tego miejskiego, ponurego horroru, jak mówią krytycy o tej książce młodej pisarki Małgorzaty Reimer. Na razie to ja się masam z tematem. To jest tak, że czytam, myślę, jeszcze tam do ekranizacji to jest troszkę. Natomiast jest to bardzo interesująca rzecz dla mnie. Wcześniej chciałbym zrobić taki film, którego akcja dzieje się na Mazurach, 45-46 rok, historia trudnej miłości na gruzach, a w tle Unicestwienie Mazurów. To jest tekst napisał Michał Szczerwic. Zobaczymy, może wejdziemy w zdjęcia w tym roku. Mam też swoje jeszcze inne projekty, podobne bardziej do Domu Złego i Wesela. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.